No witam was moi drodzy, serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper i powrót. Nie nagrywam tego samego dnia co wczorajszy odcinek, przedwczorajszy, bo powiem wam osobiście, że chciało mnie całkowicie, mimo wypitej tej kawy, no to jednak o trzeciej godzinie to już się nie wiem co myśli, dlatego myślę, że... No teraz to ja myślę, teraz to cwaniak, nie? Dlatego myślę, że taka przerwa mi się przydała w tej grze, tylko co ja robiłem już nie pamiętam, chyba miski jakieś miałem tam robić. Tak, a ja idę do miasta, nie wiem po co. Właśnie, trzeba robić miski. Tylko ile tych misek? 20 parę było trzeba? 20 misek. Dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale potrzebujemy jednak plum plum. Czegoś do robienia tego wszystkiego. Kozioł mamy, klucz do rąbania, pracownia ciesielska. Czy my to mamy? Tak. Obeberka kamienia. Ej, tego nie mamy chyba. Dwa gwoździe jeszcze. W ogóle gwoździe potrzebuje dużo. 12 energii, a tu jest więcej. A, tutaj więcej energii jest potrzeba. No. By mi się wkopał. Czyli drewniane kowadło już możemy wypieprzyć w sumie. Te kotleciki z marchwi to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Dobra, mamy to, co chcieliśmy. Serio, chyba zrobię tą obrębkę kamienia, bo tego chyba nie mieliśmy. Dodatkowo również koło garncarskie, które się tam przyda. Na razie gdzieś tutaj. Obrębkę kamienia również gdzieś tutaj. Tu jest miejsce na to akurat. Dwa nowe stanowiska. Zobaczymy, co to jest. Tej energii miałem za dużo. Dobra, kamienne nagrobki. Rudę żelaza możemy sobie przetwarzać. Kawałki kamienia z dużego kamienia. I kamienne zestawy naprawcze. O to właśnie mi chodziło. O to mi właśnie chodziło. Nagrobki, dwa do grobu. A drewniane ile dawały? Tylko jeden. A drewniany krzyż dał dwa. Tak? Tak. Dobra, jeszcze tylko koło. Koło dupy mi to lata. Oczywiście żarcik. Gliane miski potrzeba i bi wody. Bi. To tak, kurde, świetne miejsce. Akurat przy wodzie. I teraz trzeba to użyć, tak? Dobra, 40 wody, spoko. Kurde, za mało. Serio, normalnie z tej energii to ja się wywalę. Dobra, ale dopiero i tak będzie za tydzień w sumie nasz kapłan. No już zróbmy te michy. Dlaczego tylko mu już je damy? Tylko mu je damy. No na pewno będziemy musieli przejść do miasta, żeby kupić więcej nasionek marchwi. Może ten kurde olej. Do tych cholernych kubów też nam by się jakaś kasa przydała, prawda? No właśnie. Dobra, więcej gliny. Za mało energii, oczywiście. Tyle powinno starczyć. Powinno. A jak będzie, to zobaczymy. Ciało to ci zgnie na tym wózku. Ośle jedne, ty. Dziadu garbaty. Trochę nie w tą stronę. Ile my tutaj ich mieliśmy? Akurat starczy. No dobra, to mogą tylko dwie gliny wykopać. Znów brak energii. Świetnie. Świetnie. Dobra, w ogóle jakiś porządek może byśmy zrobili, bo to jest pierdolnik jakich mało. Totalnie pierdolnik jakich mało. Ten miód na pewno tu nie powinien być. Złom też by się przydało przerobić. W ogóle te zardzewiałe rzeczy to można sprzedać. To można sprzedać. Proste części, złożone części i gwoździe. Na razie też to zostawimy. Kamyczek też tu zostawimy. Glinę również zostawimy. I te miski w sumie też, bo to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. Dobra, mamy jakiś tam miodek przy okazji. 4 marchewki. Wodę też zostawmy tutaj.
Krzaki. Niech będą na razie tutaj. Książki, inne duperelki również. To też nam nie jest jakoś super potrzebne w danej chwili, więc... Więc bluz. Luz, bluz i orzeszki. No jeszcze 8 kotlecików padnie. Spoczyj. A i tutaj mąkę przerabiamy. No kurde. Tylko i tak tego dużo nam nie wyjdzie. Dobra. Może być. Prześpijmy się. I tak nam się już w tej chwili nie spieszy, no nie? Bo w ogóle w tej grze w sumie nam się do niczego nie spieszy. To nie jest tak, że musimy to robić jakoś na czas, się wyrabiać. Nie zrobimy tego w tym tygodniu, zrobimy za tydzień. Dobra, to się już ładnie porobiło. Surowe ciasto. Oczywiście robimy. Będą chlebki. No i sporo dzięki temu energii będziemy mieć. W sumie. Myślałem, że tylko możemy tak naprawdę to ogarniać za pomocą młyna. W sensie tą mąkę, ale jak nie, to spocznie. Nie za dużo. 16 chlebków się robi. Jest elegancko. Jest elegancko, dobra. Może byśmy coś sprzedali w mieście. Może to też nie jest głupie. Może to też nie jest głupie. Breberka kamienia, skład poszerzenie podwórza. Potrzebujemy jeszcze 4 desek. A czy mi teraz poszerzanie podwórza jest potrzebne? Że powiedziawszy, chyba nie. Chyba nie. Dobra, miałem wziąć na pewno 5 miotków. To tu biorę. Mamy wiarę. Która w tej chwili też nie jest nam jakoś super potrzebna. Więc myślę, że ją zostawimy. No, chciałem posiedzieć się na kupie i nie mogę przez ciebie. Ty ośle jeden, ty. W ogóle ile kasy mamy? 2 silvery. No to też nie mamy czym nawet poszaleć w tej chwili. Nie mamy czym poszaleć. Dobra, wiarę zostawmy sobie. Tutaj. Te narzędzia oczywiście zbierzemy. No i tak, zaawansowane części. Tu były do czegoś potrzebne. Warsztat kościelny. 9 opołu, 10 gwoździ, 4 złożone części. Myślę, że możemy to zrobić. Myślę, że możemy to zrobić, bo ten warsztat kościelny się no, dosyć mocno przyda. 4, 10, 9. 4, 10, 9. W ogóle te nagrobki też przydałoby się troszeczkę bardziej zorganizować. Ale to może wkrótce. 4, 10, 9. Tego nam brakuje. To mamy i to mamy. Opół, akurat. No i dobra, zróbmy to w końcu, bo ostatnimi czasy to ja naprawdę jestem lama i totalnie zapominam o wszystkim. Ale mówię, wydaje mi się, że to po prostu przez moje niewyspanie, które miało miejsce w dzisiejszej nocy w sumie, bo nagrywam to dzień później, czy dzień później, kilka godzin później. Jest 13:34, nagrywałem o 3:00. No, jako tako, jako tako. Myślę, że też przydałoby się kościół troszeczkę odświeżyć, no ale nie możemy, bo nie mamy niebieskich pypków. Nie mamy niebieskich pypków i to jest problematyczne. Warsztat kościelny. O, tego nie mieliśmy, na pewno. Dobra, niech stoi tutaj na razie. I co my tu mamy? Papier ze skóry wieprzowej. Liana konopna. No, papierku nie mogliśmy robić wcześniej. Papier możemy... Nie możemy. Nie pamiętam, z czego to się robiło. Totalnie nie pamiętam, z czego to się robiło. Kurde faja, no. Nauka. Jak ogarnąć naukę? Nie wiem.
to może czysty papier musi być, przepraszam. Wydawało mi się, że my jakieś kartki tutaj wkładaliśmy. Tak. Ej, o to chodziło. Dobra, działa. Będzie dobrze. Będzie dobrze, tylko już nam zaraz zabraknie wiary. Mało tej wiary leci. Nie można rozłożyć. Zero niebieskich pypków. No nie. Oh no. Ale dupa blada. Ej, a czy przypadkiem nie chciał od nas ten Bart pseudo? Właśnie kartki? Gdzie to było? 5 garnków z miodem, 1 papier, 1 atrament. A nie, 10 kartek papieru, przepraszam. I atrament. Nie wiem, czy my tyle tego będziemy mieć. Znaczy, w sumie kartki papieru to może i mamy, ale... Ale atramentu już nie mamy. Dobra, czyli to zostawiamy. Opół jeszcze zostawimy również. Części też. I gitara. Lecimy, lecimy. I myślę, że czas pójść do wioski. Czas pójść do wioski. To zostawiamy, to zostawiamy. Ja coś mogę sprzedać? To jest dobre pytanie. Może na serio? Ej, dobra, wiecie co? Weźmy po jednej rzeczy każdego rodzaju. Zobaczymy, czy coś można sprzedać z tego. Być może. Na tym będziemy zarobić kasę. Kamień teleportacyjny. Dobra. Użyj. Użyj. Latarnia pod martwym koniem. I zaraz się okaże, że czegoś nie wziąłem. Teraz już nie wiem. Teraz to już nie wiem. Handluj. Jemu możemy tylko jedzenie sprzedawać. Nic, a nic więcej. No, tu też nic takiego nie ma więcej. Z nim nie możemy gadać. Z tobą? Daj mu atrament. Dobrze. Papier. Papier to przedłużenie duszy poety. Dobra. Załóżmy, że w papierze nie ma nic poetyckiego. Czyli tu już mamy git. Kupca nie ma. Lekupiszcze nie ma. Wiecie co, weźmy sobie jeszcze przy okazji jagody. Tak, tu już jesteśmy, to... Why not? Why not? To w ogóle energii tutaj zabrakło. Od razu sobie to zjemy. Z drugiej strony? No i dziękuję. Dobra, panie Kowalu. Nie chcesz coś kupić? O, na przykład to? Po 25. No i świetnie. Ej, proste części są po pół w sumie silvera. Tapka niewiele droższa. To chyba nie opłaca. Za gwóźdź 20. Ej, ja sobie zrobię screena. Ja sobie zrobię screena, bo to się może przydać. To się może przydać. Dobra, na razie tylko to. Resztę mu nie sprzedajemy. Też może. Idę zawsze wszystko dostanę. No dobra. Niech będzie. Kupimy za to sobie marchewki. Tylko właśnie, od kogo można kupić ten olej zapajdany? Bo ja nie wiem, czy patrzyłem pod tym martwym koniem, czy jest olej? Chyba nie. Chyba nie. Zacznijmy się, zobaczmy, wróćmy. Bym potem nie żałował. Handluj. No nie ma tutaj. Tu dalej jakieś miksturki, ale to chyba nie to. Kowal też tego nie miał. Dobra, jakoś zobaczymy jeszcze przy okazji, co to zobaczymy, czy ma coś na sprzedaż. Jajek nie kupujemy, bo nam są niepotrzebne w tej chwili.
Ten w namiocie, gdzie on był. Myślę, że jest to. O, właśnie, tu jesteś. Ding dong, bing bang bong. Kopię ja. Ja kopię? Oto miód. Cud miód. Co z tym przepisem na ciasto? Pamiętaj tylko, że ciasto nigdy nie jest za słodkie. Słodycz sprawia, że postrzegam rzeczy w innych barwach. Wiele można w ten sposób wynieść. Dobra, mamy ciasto. Olej z nasion. Lina konopna. Nasiona konopi. Ej, a może by coś wziąć? A czy to nie było przypadkiem to? Potrzebne nam? Co chciał osioł? Postacie. Gdzie jest łosioł? Łosioł. Nie ma pokazującego... Jezu, nie ma nic pokazanego. Jaka dupa. Za 30. No dobra. Nie wiem po co mi to, ale wezmę. Musimy jeszcze iść na południowy wschód do tego astrologa, o ile on w ogóle będzie. Czy możemy teraz zbierać jabłka? Coś możemy. Nie wiem, czy to nie krzak przypadkiem. Nie, nie możemy. Coś mówiliście, że jak leżą na ziemi... O właśnie, to możemy. Nie mieliście rację. Ale nie wszystkie. Zostaw ten kamień. W ten sposób można. Astrologa niestety nie ma. Handluj. Prosta wędka jest za 2 silvery. To też nie byłoby głupie. Te ćmy. Jak te ćmy złapać? Pniej 6 ciem. O, samouczek. Duże przedmioty grały postacie obu schodźców pokój dusz. O. Tego chyba jeszcze nie powinniśmy wiedzieć. Lokacje też nie. Techniki też nie. Ej, no dupa. Astrologa też nie ma. Fak. Dobra, co do postaci. Kto tu może jeszcze mieć coś na sprzedaż? Astrolog może mieć atrament. Żmij... W sumie nie wiem, co on może mieć. I astrolog nawet zaraz będzie. Ej. Nie wiem, czy mi się opłaca. Nie wiem, czy mi się opłaca w sumie. A jabłuszka dają dużo energii? Ej, trochę dają. To może przy okazji pozbierajmy sobie jabłuszka. I grzyby. O, to nie jest głupie. Powiedziałbym, że to jest mądre. W moim wypadku to się rzadko zdarza. Nie ścinaj tego drewna. Tego drzewa nie drewna, drewno to się zbiera. Drewno to się zbiera. To tu już nic nie ma, cholercie. Tu już nic nie ma. Rozumiem, że tego też nie mogę zebrać niestety. No szkoda, bo takie jabłonki, spójjabłonki, marchewki sobie stoją. Znaczy siedzą. Nie wiem, co one robią. Siedzą. Chyba. Stoją. Leżą. O, nie, leżą też nie leżą. One stoją. Astrologa jeszcze nie ma. Dziadu, szybciej. Stary dziadu. Czemu tylko pożyczek zbieraliśmy. Dobra, czyli jabłoni już tutaj nie ma takich do zbierania. O, wilku mowa, dzień dobry. Bo. O, ty mnie nawet zaniesiesz tam chyba, co? Weź podprowadź, a ja sobie kawy wezmę łyka. Weź idź prosto. Krzywo idzie. No i można. Taxi driver, świetnie. Cześć. Jesteś astrologiem? Kiedyś byłem. Teraz jestem raczej zaginioną duszą w tym zmierzającym donikąd świecie. Jestem nowym grabarzem. I zdaje się, że potrzebuję twojej pomocy. Każdy czegoś potrzebuje. Poza mną. Wiedza przynosi tylko smutek, młody człowieku. Wyglądasz na szczęśliwego.
Twoje trywialne potrzeby nie mają dla mnie znaczenia. Więc w żaden sposób nie możesz mi pomóc? Pomyślmy. Zajmujesz się cmentarzem. Tak. Cicho. Przynieś mi czaszkę. Nie jest to legalne, ale kogo obchodzą prawa tego durnego inkwizytora? Gadającą? Mietka? To w sumie mój kumpel. To by chyba nie było stosowne. Nie potrzebuję. Nie, bo potrzebuję po prostu czaszki z dolnego ciała. To mamy akurat. Tylko no znów dymać trochę lipa. Ukochany dom. Od razu się chlebki porobiły. I fajno. Bardzo fajno. Trochę żelaza. Coś miałem zrobić. Obijcie, zabijcie, coś miałem zrobić. A, wiem co. Osła. Czy taki olej ci wystarczy? Czy to musi być specjalny olej? Mam olej do kół, a jednak może być taki. Doskonale. Wreszcie odpocznę od tego skrzypienia i będę w stanie rozwijać swoje teorie, jak i sposoby walki o sprawiedliwość społeczną. Wszystkie szczury na brzeżu stoją po mojej stronie. Świetnie. A ciało spadło tam sobie. Wyglądasz trochę zmęczonego. Dobrze spałeś? Och, Sart, tęsknię za spaniem tak bardzo. Okazuje się, że ciężka praca jest cmentarnym strażnikiem. Muszę zrobić wszystko sam. Coś pamiętam. Dawniej posiadacz miał wielu pomocników. Byli bardzo podobni do mnie, ale bez poczucia humoru. Jeden z nich nadal powinien być przykuty łańcuchem do ściany w północnej części piwnicy kościoła. Aha, jeszcze jedno. Nie pamiętam dlaczego, ale jestem pewien, że nigdy nie powinieneś go odłamywać. Nigdy. Dobra. What? Wow, cudowny dzień na darmowe zwłoki. Chwila. Nadal się rusza? Może by tak zmarł dość niedawno. Jeszcze nigdy nie kryłem ciepłego ciała. Nie chciało się schłodzić, zajmę się nim później. Co? Ty żyjesz? Dobra, pomogę ci, ale się uspokój, co? W przeciwnym razie cię nie wypuszczę i... Dobrze. Ciało nam gnije, kurde! Rady, niezła robota. Gdzie ja jestem? Czy to wioska? Tak, ale jak ty... Zakładam, że jesteś grabarzem, tak? Jesteśmy teraz w kostnicy? Tak, jak ty... Nie ma czasu do stracenia. Mam na imię Euryk i tyle wystarczy. Wpadłem w tarapaty. Kupiłem księgę grabarza od dziwaka z blizną na twarzy. Według księgi w kostnicy są zamknięte drzwi. Przypuszczam, że o tym wiesz. A, oto i drzwi, super. Daj mi klucz, grabarzu. Nie mam pojęcia, o jakim kluczu mówisz. Chyba sobie żarty stroisz. W ogóle, mówię poważnie. I nie masz żadnego pojęcia, jaką księgę trzymam? Bladego. No nie mogę. Słuchaj, więc uważnie. Zbytam ci fragment. I przykleiłem klucz gumą do rzucia do zewnętrznej strony czaszki. Nie mam pojęcia, co to za czaszka ani gdzie jest. Przecież ja nie jestem grabarzem. To twój obowiązek. Znajdź i przynieś mi klucz. A co się stanie, kiedy to zrobię? Ty zajmij się kluczem, a ja w międzyczasie poszukam dziurki. Szybko, bo to ciało nam gnije. Dobra, sekcja. Więc tak, tłuszcz. Krew? Nie pamiętam. Dobra, i to nam zabierze jedną paczkę. Kość? Kurde, nie. A, błąd chirurgiczny, okej. No to już teraz lecimy. Znów? No to ty idziesz już na stracenie.
Weź zwłoki. Drogi towarzyszu, moim zadaniem jest cię poinformować podczas spotkania plenarnego K-pop. Podjęto decyzję. Słucham? Co? K-pop. Komitet Egzekutywy Partii Oślego Proletariatu. Nawiasem mówiąc, rozmawiasz z jego sekretarzem generalnym. A, dobrze, to wszystko wyjaśnia. No więc, K-pop postanowił dać ci ostatnią szansę na zrehabilitowanie się w oczach oświeconego proletariatu. O, dzięki. Nasza partia jest już w fazie aktywnych przygotowań do działalności rewolucyjnej, a ty odegrasz w nich kluczową rolę. A jeśli odmówię? Wtedy spalimy twój dom, cmentarz, ogród i kościół. A co najgorsze, otrzymasz publiczną reprymendę i trafisz na czarną listę naszej partii. Bardzo się cieszymy, że zgodziłeś się pomóc. A teraz podejdź i słuchaj uważnie. Jak zapewne rozumiesz, wszystko to jest ściśle tajne. Będziemy porozumiewać się za pomocą zapisanych wiadomości. Wiadomości? Ach, jak ty będziesz je pisał? Ten, kto mało wie, lepiej sypia i nie radzę ci ich wąchać. No nie. Po pierwsze, przygotuj i wyślij na naszą pocztę książkę kucharską do naszego przyjaciela, wodza szczurów. Uwielbia gotować, a rewolucja bez szczurzej pomocy będzie skazana na porażkę. Po drugie, wyślij na naszą pocztę 5 czerwonych jabłek. Pozwoli to podnieść morale uciśnionej oślej komuny. Musisz... Poczekaj, nie masz szans, żebym zdał wysłać to wszystko w dyskretny sposób. Mówiłeś, że to tajne, więc... Więc twoją odpowiedzialnością jest zbudować i zamontować specjalną skrzynkę na kontrabandę. Będziesz umieszczać w niej wszelki przemycany towar. A później ja lub inni członkowie partii będą zabierać go stamtąd pod osłoną nocy. Ale bez obaw, poradzisz sobie. Wierzę w ciebie. Powodzenia. Trzymamy za ciebie ogony. Ciało przyszło. Początek rewolucji, dano ci ostatnią szansę, by dołączyć do robotników i chłopów. Świetnie. Oto. Jezu, za dużo tych rzeczy. Za dużo tych rzeczy. I hop, do wody. Hop. Właśnie, czy my już możemy użyć... Możemy kamienia użyć, świetnie. Czy ja nie będę teraz żałował? Może nie. Użyj. Latarnia. Masz czaszkę. Nie jest szczególnie czysta, ale wszystkie kości są na swoim miejscu. Zdaje się, że masz talent do anatomii. Ludzkie ciało jest takie tajemnicze. Może nawet bardziej niż słońce i gwiazdy. Myślę, że pewnego dnia wiele się dowiesz o ludzkim ciele i duszy. A wtedy poczujesz się kompletnie zagubiony. Teraz jesteśmy już przestępczymi wspólnikami. Czego ode mnie potrzebujesz, mój ciekawski przyjacielu? Potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję atramentu i papieru. Trochę ich mam. Właściwie to mam mnóstwo przydatnych rzeczy. Niektóre mogą przydać się początkującemu naukowcowi takiemu jak ty. Nie mogę znieść tych pajaców z uniwersytetu. Wolę już zarobić parę groszy gdzie indziej. Handluj. Biuro i atrament. A chyba tylko atrament mieliśmy przynieść, prawda? Ile pypciów. Ile pypciów. Twarda okładka. Książki, wow. Miękka okładka. Na pewno musimy atrament ogarnąć. Ile on ma kasy? Ile on ma kasiory? Dobra, ale tak. To miał być tylko atrament. Gdzie jest ten dziad? Gdzie jest ten dziad? I atrament, tak. Dobra. No, na pypci tak nas nie stać, niestety. Muszę otworzyć portal. Przyjaciel powiedział mi, że może będziesz wiedział, jak otworzyć portal na Wzgórzu Wiedźm. Nigdy o nim nie słyszałem. No dobra, może nie nigdy, ale od wielu lat. Dawno temu, niemalże w innym życiu, miałem przyjaciela.
swoją drogą był grabarzem jak ty i miał kompletnego świra na punkcie tego portalu. To niesamowite, ile wiedział o tym portalu. Co się z nim stało? Nagle zniknął. Od tamtego czasu słuch po nim zaginął. Próbowałem go znaleźć, ale nikt go nawet nie znał. Zacząłem nawet myśleć, że był on tylko jakimś wybrykiem mojej wyobraźni. To był dla mnie trudny czas. Nazywał się może Mietek? Właściwie to nie znam jego imienia. Wszyscy nazywaliśmy go po prostu grabarzem. No i co z tym portalem? Chyba znalazł sposób, żeby go otworzyć. W grę wchodziła magia, więc kiepsko pamiętam. Ale wszystko powinno być w jego pamiętniku. Tuż przed swoim zniknięciem dał mi ten klucz. Otwierał metalową bramę w północnej części katakumb. Gdzieś tam grabarz trzymał swoje najcenniejsze notatki. Czemu nie wziąłeś tych notatek? No, próbowałem, ale ten klucz jest dość tajemniczy. Wiele miesięcy próbowałem zrozumieć jego działanie. A może to wszystko mój wymysł i klucz niczego nie otwiera? W każdym razie możesz go sobie wziąć. Spróbuj dowiedzieć się, jak działa klucz, używając stołu badawczego w katakumbach. Gdy już zdobędziesz ten pamiętnik, przynieś mi go, a ja spróbuję znaleźć jakieś informacje o portalu. Wow, mamy klucz! Daj mu pamiętnik. Weź klucz od Mietka. No właśnie, też tak mi się wydawało, że... Mieliśmy tam informacje na temat... 32 chlebki? Wow. A one się jeszcze gotują? Nie, już nie. Mieliśmy informacje na temat właśnie tej czaszki. Od wewnętrznej strony, stronie czaszki jest klucz. I wydaje mi się, że to właśnie jest u Mietka. U Miecia. Panie Mietku. To jabłka będę potrzebował, ale okej. No właśnie. Tych jabłek będę potrzebował. Panie Mietku. Próbuj wyjaśnić sytuację. Może lepiej nie wspominać o kluczu, który tkwi w jego głowie. Tylko spójrz na tę facjatę. Co tam kombinujesz? A nic, właśnie o czymś myślałem. Nigdy wcześniej ci takiego nie widziałem. Nieważne, tylko żartuję. O czym tak rozmyślasz? Pomyślałem, że przyda ci się mała kąpiel. Co? W końcu tak długo byłeś zakopany pod ziemią. A teraz siedzisz tu cały dzień, pośród pyłu i zwłok. Może trochę cię umyjemy? Będziesz pięknie pachnieć, lekkim aromatem piwa. A niech to szlak, nie pomyślałem o tym wcześniej. Jest u ciebie bystrzak. Chodzę w to. Aha, czyli potrzebujemy piasku i piwa. Piasek i piwo, tak? Kupel piwa i piasek rzeczny, okej. No to ja nie wiem. No ja nie wiem, czy... No już możemy użyć kamienia, to tyle dobrze. Dobrze, on taki niski cooldown ma. Piasek rzeczny był chyba gdzieś tu. Dobrze pamiętałem? Chyba tak. No zwłoki... Teraz... Teraz to będzie napierdalał tymi zwłokami, póki jest markewka. Dobra, starczy. Szybko drogą, szybko drogą! Jak to moja kawa? Już zimna jak lód. Teraz mam frappę. Teraz mam frappę. Szybko, szybko do ciała, szybko do ciała. O tyle dobrze, że teraz te ciała chyba troszeczkę wolniej gniją. I przydałoby się w końcu te ciała jakoś... A, to ten pan. Przydałoby się te ciała jakoś bardziej ogarniać. Dobra, tłuszczyk. Aj. To nie będzie ciała kolejnego. No właśnie. Nie będzie drugiego ciała. Myślałem, że będziemy mieć same białe czaszki, ale niestety.
Właściwie chyba nie. Kurde, ten błąd chirurgiczny musiał akurat się tak stać. I tak potrzebujemy skóry. Właśnie. Dobra, i tak dupa. Będziemy zarabiać na czym innym. No to już nas mało zaobchodzi, że tak powiem, to ciało. Do rzeki. Też wiem, że chyba da się też palić te zwłoki. Wydaje mi się, że to jest nawet tutaj do zrobienia. Bo nie wiem, czy to nie jest błąd w tłumaczeniu. Ej, dobra, ja zrobię ten 5. 4, 4, 8. Jeżeli to skrzynia, no to dupa. To jest tu. To biorę. Na razie to zostawmy tutaj. 4, 4, 8 akurat. Jeżeli dzięki temu będziemy mogli to palić, to jak najbardziej spoko. Tylko pytanie, czy lepiej nie wyjdę? Coś tu jest. Czy to jest pień? W sensie, czy to jest skrzynia? Tak, to jest skrzynia. To jest skrzynia. No to do wody. Sayonara. Gul gul. Tonęł. Dobra, co ja miałem teraz zrobić? Już nie pamiętam. A niech mnie dunder ściśnie. A, miałem piwo kupić. Użyj pod martwym koniem. Szybko to schodzi. Na całe szczęście. Handluj. Kupel. Może być kupel. Jakiej jakości miało być to piwo? Mietek. Chyba jest bez znaczenia. Oczywiście najtańsze piwo. Trochę i zaraz będziemy mogli. Dałoby się te marchewki pogarniać. Kurde, mam tylko 4 silvery. No dobra. Nawet pójdę na piechotę. Tak mi do rybka pipka, no nie? No i zaraz będziemy, no właśnie, mieć dzień święty, który będziemy święcić. To było na dole. No dobrze, że nie polazłem na opak. Tam nie byłoby nawet przejścia pewnie, co? To jesteś ty? Tak, to jesteś ty. Nasiona marchwi. 79. No i voilà. Opierdzielimy go? Opierdzielimy. Akurat jabłka się przydadzą. Nie kwiatek. Dużo bez tego też się nie da, niestety. Ej, no nie chcę tego. Czemu nie mogę tych jabłuszek zbierać? Ej. I chamstwo. O, akurat poszedł do domu. No to nam się przywarciło. Tylko chwilę śpi w sumie. Dobra, bo tam już widzę, że kleryk sobie siedzi. Leclerc. A co mieliśmy zrobić jeszcze z tym naszym inkwizytorem? W sumie nic. Porzeczki sobie też zbierzmy. Pewnie non-stop nazywam jagódki, ale okej. No i tu ładnie też powyrastało. Dobra. To mi tyle miejsca zajmuje. Bohater. No co mi nie zajmuje miejsca? Zacznijmy od tego. Dobra. Marchewka, lecisz. Da się coś zbudować? Może jakiś kompostownik? Niestety nie. Może jakiś kompost da się tutaj garnąć, ale niestety. Lecimy z marchewkami. No i dobra, akurat.
Napady rolne możemy zostawić. Kapustę na razie chyba też. Dobra. Na zboża i samo zboże też możemy zostawić. No będzie troszeczkę w razie czego już na... Na chlebki. O, tego słowa mi brakowało. Tego słówka mi brakowało. Dobra, marchewki jakieś już są, więc git. Idziemy chyba mszę pierdyknąć. O Jezu, nie chciałem spacji klikać. Nie chciałem spacji klikać. Ja zostawiłem chyba też tutaj na górze różne rzeczy kostnicze, że tak powiem. To od razu sobie też je zabierzmy. Tak, dokładnie. Na dużo pierdół też takich mamy, wiecie, swoich. Mamy atrament i ja tego nie oddałem. Cholera. Cholercia, cholercia. A i te miski właśnie zabierzmy od razu. No i git. Chodźmy, wykonamy te questy. Już w sumie zbliża się koniec odcinka, ale spory progres dzisiaj zrobiliśmy. Naprawdę spory. Dobra. O rany, ale paskudne. Ale dla biednych nazywał się doskonale. Zatem się ostrzegam twoje zaangażowanie w sprawy kościelne. Opowieść. Może nawet rozważę podniesienie rangi twojego kościoła i ogłoszę go bazyliką. A to oznacza więcej wiary i pieniędzy. Bazylika pozwoli ci być bliżej Stwórcy, a cóż, jest dla mnie ważniejsze od świętości. Ale to jeszcze odległa przyszłość. Najpierw wszystko musi być tu idealne, jak moja fryzura. Ja mówię zarówno o wnętrzu kościoła, jak i wyglądzie cmentarza. No dobra. 30 i 20. Zrobię to w mojej mocy, by sprostać tym wysokim standardom. Skoro mowa o wysokich standardach, byłbym bardzo zadowolony, gdybyś dostarczył mi trochę ryb. Uratujesz mnie w ten sposób od śmierci głodowej. Ale nie byle ryb. Potrzebuję wyśmienitego fileta z ryby. Zdaje się, że odpowiednią rybę można wyłowić koło wodospadu. To znaczy, że w mieście panuje teraz głód? Nie, nie mogę jeść czerwonego mięsa. A za ryby z miejskiego portu? No, podziękuję. Zwłaszcza, że stoi tam ten poły tonący statek umarłych. Ten na poły tonący statek umarłych. Gdzie tam był statek? Jesteś więc moją jedyną nadzieją. Przez kiepską dietę zacząłem chyba już łysieć. Chlebki tanie są. Rutynowa modlitwa. 10 wiary, efekt 2 razy. Właśnie, no my nie mamy nawet kurde... Mamy to samo w sumie. Efekt po użyciu pypki. Użyj. 5 pypków. Techniki. Teologia. Pocieszenie w wierze. Ławka kościelna. Ulotki. Świeczki. Dobra, myślę, że na razie weźmiemy sobie projekt ławka kościelna. Tego nie mieliśmy. 6 desek, 4 gwoździe. Można ich trochę tutaj dać. 6, 4, dobra. Idziemy szybko. Tylko ja nie mam drewna, shit! Nie mam drewna i nie wziąłem jeszcze wiary. Dobra, mam dużo chlebków. To damy radę. Dawaj. O kurde, krzaki. Stalowe krzaki. Nie to. Cymbale. Nie to cymbale. Dobra, szybko deski, szybko deski. Nie, opoły. A da się to zrobić opoły? Pogubiłem się w życiu. O, tu jest opół. Nie dookoła, ty dziadu. Nie, no kurwa. Nie zdążę. Mózg mi się wylogował. Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później.
No widzicie, jeszcze nie wiem co ja robię. Szybko. Nie chcę jednej deski, chcę więcej. Szybko. Dobra, mamy co chcieliśmy. Mamy z jedną. To możemy odnieść, to możemy zanieść, dobra. O, mi się już spać chce. Jaki to debuff daje? Nie wiadomo. Zdążę. Muszę zdążyć, muszę zdążyć. Co się lusterkiem tam zabawia? To było tu. I robimy to tu. No, ok, jest zbudowane już, świetnie. Dobra, szybko idziemy przewalnąć. Musimy to zrobić, musimy. Nie wiem, czy jakiś debuff tu nie wskoczy dzięki temu. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. Więcej, więcej wiary. Więcej wiary, panowie. Trzy sztuki? Mało. Niby czadowe, ale mało. Tyle co można. Wiem, że więcej tego będzie. Dobra. Będziemy odłożyć rzeczy. No i moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Myślę, że mycie mietka będzie ciekawe. To może być naprawdę bardzo ciekawe. Trzymajcie się, a ja idę spać. Hej, hej!